Aby opublikować swój odcinek, na przykład na Spotify, potrzebujemy swój kanał podcastowy. Więc przejdźmy poniżej na Twój podcast. Powyżej musisz przejechać do góry. Trzy kropeczki po prawej górnej stronie. Ustawienia podcastu. I zmontuj swój podcast. To pozwoli nam na dodanie nazwy, tytułu swojego podcastu. My wybraliśmy szkoła? Tak, cyfrowa szkoła. Mhm. I fajnie, gdyby ta nazwa była zgrabna, krótka i jednocześnie informowała słuchaczy, o czym będzie kanał. Mamy to i teraz? I teraz adres URL profilu, to musimy też to zmienić, ponieważ nie chcemy tutaj nazwy naszego konta urządzenia, natomiast chcemy nazwę tą cyfrową szkołę, więc proponuję cyfrowa.szkola bez polskich liter. Czyli całe to wszystko usunąć? Tak. Aż dotąd. Mhm. Jak będziemy wysyłać link do naszych znajomych z tytułem podcastu, to kropką, będzie... Z kropką czy bez? Dodajmy myślnik. Mhm. Tutaj jest myślnik. Tu jest. Pojawił się tam mały błąd, chochlik. Okej. Teraz mamy możliwość dodania opisu swojego podcastu. Może krótko opiszemy tak. Tutaj tylko na potrzeby kursu. Na potrzeby naszego kursu, czyli... Podcast o cyfrowych rozwiązaniach w szkole. Mamy już opis gotowy, pora przejść o krok dalej. Użyj tego opisu. I teraz musimy przesłać zdjęcie. Możemy też wybrać zdjęcie z aplikacji. My teraz nie mamy przygotowanego zdjęcia, ale w Canwie na przykład możemy prostą taką profilówkę wykonać. Ważne, żeby była w proporcji 1:1. No i tam są różne fajne szablony. Można też wpisać szablon podcast. Na pewno coś fajnego Canva zaproponuje i w darmowy sposób możemy taką grafikę przygotować. My jednak teraz tutaj wyszukamy zdjęcie. Tą pierwszą opcję wybierzemy. Tak na cele tutaj naszego kursu. Niech to będzie może ta kolorowa ikonka. Co o tym myślisz? Fajna? Jak najbardziej pozytywna. Tak, i lecimy dalej. Kontynuuj. Teraz mamy możliwość dodania jeszcze tekstu naszego podcastu, więc niech będzie, tak? Cyfrowa szkoła, żeby było widoczne. Ważne, żeby było właśnie, odznaczało się. Możemy dobrać różną czcionkę. Oczywiście, jeśli przygotujemy taką grafikę w Canwie, to tu już byśmy ten krok pominęli, bo byśmy wyedytowali tą grafikę na poziomie aplikacji Canva. Niech zostanie może na cele kursu, kontynuuj. I to już będzie wszystko. Mamy już kanał skonfigurowany i za chwilę będziemy mogli publikować swój pierwszy odcinek. Klikamy kontynuuj, ale wpierw jeszcze musimy dodać kategorię oczywiście. Niech to będzie edukacja. Edukacja. I stąd musimy wybrać, czy to będą kursy, instrukcje, samodoskonalenie. No może samodoskonalenie. Dokładnie. Język. Tu ważne, żeby zaznaczyć, niech to będzie język polski. Kontynuuj. No i krótkie podsumowanie naszych działań. Mamy tytuł podcastu Cyfrowa Szkoła, opis, kategoria, język. Możemy dać logo Anchor na okładce, może to usuńmy, niech nie będzie loga. I treści nieprzyzwoite to również nas nie dotyczy. Opublikuj prywatny adres e-mail, jeśli mielibyśmy chęć kontaktu z naszymi odbiorcami, to również możemy zostawić. My klikamy teraz zapisz. Jest zapisane, kanał gotowy. Klikamy w strzałeczkę wstecz. Jak widzicie, już tutaj się pojawiła informacja, że kanał jest. No i jest też informacja, że przed opublikowaniem odcinków musisz potwierdzić swój adres e-mail. I to jak na początku żeśmy się logowali, pamiętacie, przez Gmaila, no nie przeszliśmy tego etapu weryfikacji, więc na nasz mail na pewno przyszedł kod aktywacyjny bądź link, który musimy kliknąć i pozwoli to na weryfikację konta. Więc logujemy się teraz na swojego maila, klikamy aktywację i wracamy w kolejnym odcinku już, żeby Wam pokazać, jak będziemy publikować swój pierwszy odcinek.